Na skutek wygaszenia mandatu radnego Sławomira Siedrzkowskiego do grona suwalskich rajców dołączył dzisiaj Łukasz Wojno. Adwokat złożył dziś ślubowanie i stał się pełnoprawnym członkiem Rady Miejskiej Suwałk. Do zmiany doszło również w prezydium Rady. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Suwałk został Marek Zborowski-Weichmann. Był jedynym kandydatem na tę funkcję. Poparło go 15 radnych, 2 było przeciwko, 6 radnych wstrzymało się od głosu.